Chile zakończono budową rurociągu doprowadzającego wodę morską do kopalni Sierra Gorda. Woda pochodzi z systemów chłodzenia elektrowni cieplnej zlokalizowanej u wybrzeży miasta Mejillones. Zamiast trafiać z powrotem do oceanu, woda będzie tłoczona do kopalni i zakładów Sierra Gorda rurociągiem o długości ponad 142 km biegnącym od wybrzeża w głąb kraju. Projekt Sierra Gorda jest położony w Chile na pustyni Atacama. Jest to najbardziej suche miejsce na świecie, więc dostęp do źródeł wody jest ograniczony. Chodziło nam o zabezpieczenie dla projektu dostępu do wody i jedynym rozwiązaniem było w tym wypadku zaczerpnięcie wody z oceanu. Poza samym rurociągiem kluczowymi elementami infrastruktury są stacje nadbrzeżne oraz dwie stacje pomp, wyposażone łącznie w 24 pompy, zdolne do tłoczenia 1500 litrów wody na sekundę. Infrastrukturę uzupełniają obiekty portowe i kabel światłowodowy położony wzdłuż całego rurociągu. Musieliśmy spełnić bardzo wysokie kryteria w tym zakresie. Te rury były testowane przy znacznie wyższym ciśnieniu niż będzie to wykorzystywane w procesie produkcyjnym. Cieszymy się, że konstrukcja zdała ten egzamin i jesteśmy spokojni o to, jak woda będzie dostarczana na miejsce. Projekt Sierra Gorda jest zlokalizowany na pustyni Atacama w regionie Antofagasta, będącym największym zagłębiem miedzi w Chile. Wydobycie miedzi, molibdenu i złota będzie się tu odbywać metodą odkrywkową. Po uruchomieniu produkcji kopalnia Sierra Gorda będzie wydobywać 110 tysięcy ton rudy dziennie i produkować 120 tysięcy ton miedzi rocznie. Ponadto kopalnia będzie jednym z największych na świecie producentów molibdenu z produkcją na poziomie 50 milionów funtów rocznie w ciągu pierwszych lat działalności. Po rozpoczęciu produkcji kopalnia Sierra Gorda zużywać będzie prawie 252 tysiące metrów sześciennych wody dziennie, co przekłada się na poziom 92 milionów metrów sześciennych zużycia wody rocznie. W internecie dostępne są materiały multimedialne przedstawiające postęp w realizacji projektu Sierra Gorda. Na stronie kghm.pl w zakładce aktualności umieszczono linki do filmów przedstawiających postępy budowy kopalni Sierra Gorda.